dochodzi do wniosku, że takim łatwiejszym celem ataku będą dzieci. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o kolejnej historii, tym razem o Karolu Kocie, zaledwie 19-letnim chłopaku. Miał 19 lat, kiedy został powieszony za to, co zrobił. To zadziwiająca historia dla psychologów, dla wszystkich, którzy się interesują, dlaczego ten chłopak pochodzący z normalnej rodziny, inteligenckiej, chłopak, który dobrze się uczył, którego wszyscy lubili, stał się seryjnym zabójcą. To jeden z krakowskich kościołów. Kraków znany jest z tego, że jest tu bardzo wiele kościołów, praktycznie od jednego kościoła do drugiego. Czasami ta odległość wynosi nie więcej niż kilkaset metrów. Karol Kot wiedział o tym, dlatego też planował swoje zabójstwa właśnie w kościołach. Liczył na to, że tutaj będą przychodziły starsze osoby, które będą łatwym celem, które łatwo będzie zaatakować i łatwo będzie zabić. Nie mylił się co do tego, że rzeczywiście ludzie pochłonięci często modlitwą, a były to zwykle starsze panie, które przychodziły się tutaj modlić, nie będą zwracały uwagi na to, co wokół się nich dzieje. Właśnie we wrześniu 1964 roku po raz pierwszy, jak sam określił, coś go naszło, żeby zabić człowieka. Przyszedł więc do tego kościoła. Jest 21 września 1964 roku. Karol postanawia zabić człowieka. Przychodzi tutaj do tego kościoła, zabiera ze sobą kilka noży i czeka. Czeka na jakąś starszą panią, którą będzie mógł z łatwością zaatakować. Niestety żadna taka kobieta się nie pojawia. Jest zdenerwowany, jest zdegustowany. Postanawia wyjść z kościoła. Wtedy napotyka 48-letnią kobietę, która przyszła się tutaj pomodlić. Kobieta rzeczywiście uklękła, zaczęła się modlić, szybko wyciągnął nóż, podszedł do niej i zadał mocny cios w lewą stronę korpusu. Kobieta jęknęła, on szybciutko uciekł. Czekał na drugi dzień, czekał, jakie będą informacje, przeglądał również prasę. I tu znowu rozczarowanie. Okazało się, że cios nie był śmiertelny. Nie był zadowolony, postanowił dwa dni później znowu zaatakować. Po ataku 21 września zaatakował ponownie 23 września, ale znowu nie był zadowolony, dlatego że napadnięta 78-letnia kobieta znowu przeżyła. 29 września pojawia się tutaj w tym kościele i znowu czeka. Tym razem obserwuje starszą panią. Pani Maria ma 86 lat. Często tutaj przychodzi po to, żeby się modlić i jak zwykle w przedsionku kościoła uklękła i wtopiła się w modlitwę. Kot podszedł od tyłu, zadał kilka ciosów i nie patrząc na to, co stało się ze starszą panią, po prostu uciekł. 86-letnia kobieta nie miała szans. Zmarła. Jak się okazało, Karol czytając anonsy prasowe, wreszcie był zadowolony. Kot pojawia się tutaj ponownie 14 kwietnia, ale jest już rok 1966, czyli prawie dwa lata później. Znowu, jak mówi, coś go naszło, znowu chce zabijać. Tutaj wraz z rodzicami mieszka zaledwie 7-letnia Małgosia. Ale to jest kolejny etap w jego życiu do końca 64 roku. Atakuje głównie starsze osoby, kobiety. Potem dochodzi do wniosku, że takim łatwiejszym celem ataku będą dzieci.
atakuje rzeczywiście małe dzieci, ponieważ jest to już jego drugi atak w tym czasie. Zresztą przechodzi jakąś ogromną, straszną metamorfozę. Ma szaleńcze pomysły. Mówi o tych pomysłach swoim znajomym, swoim koleżankom, kolegom. Oni nie wierzą, że jest to możliwe, bo w głowie normalnego człowieka takie pomysły się po prostu nie rodzą. Mówi im o tym, że chce założyć spółdzielnię, że będą zabijali ludzi, czwartowali je, a później to mięso sprzedawali. Mówi o tym, że będzie zabijał swoje koleżanki, planuje te zabójstwa. Pojawia się ponownie tutaj 14 kwietnia i znowu atakuje. Jesteśmy przy ulicy Sobieskiego w Krakowie. Tutaj mieszka 7-letnia Małgosia. Mieszka wraz z rodzicami, dziecko od pewnego czasu choruje, tęskni za ludźmi, tęskni za tym, żeby wyjść z domu. Jak słyszy listonosza, który jest na klatce schodowej, słyszy dźwięk otwieranej skrzynki na listy, wybiega. Nie ma jej dosłownie kilkadziesiąt sekund, wraca do domu. Rodzice widzą, że coś z nią jest nie tak. Dziewczynka zdążyła jeszcze szepnąć, że została przez kogoś napadnięta, że została pobita przez jakiegoś pana i dziecko mdleje. I to cud, że przeżyła. Jak się okazuje, dostała co najmniej 8 ciosów. Wszystkie te ciosy były zadawane w ten sposób, żeby zabić. To Karol Kot wybrał właśnie tę 7-letnią dziewczynkę na swoją ofiarę. W Krakowie panował wtedy strach. Wręcz ludzie byli sparaliżowani. Dochodziło do sytuacji nadzwyczajnych. Ludzie mieli pretensje oczywiście do organów ścigania, ale były i takie sytuacje, że kobiety wychodząc w miasto zakładały pokrywki od garnków na plecy, bojąc się, że one też zostaną zaatakowane. Dzisiaj wydaje się to śmieszne, ale wtedy ta pokrywka od garnka była rzeczywistą czy ochroną, no czymś, co wydawało się, że może spowodować i uchronić przed atakiem. To było chyba apogeum. Po zabójstwie Leszka, atak na Małgosię, to było coś, co wstrząsnęło miastem. Jest luty 66 roku. No to jest pechowy dzień, dlatego że to jest 13 lutego. Tutaj na Kopcu Kościuszki odbywają się zawody saneczkowe. Mnóstwo ludzi, mnóstwo dzieci, rodziców. Na te zawody przyszedł także 11-letni Leszek. No, miał nadzieję, że weźmie udział w tych zawodach. Okazało się, że ze względów formalnych nie może wziąć w nich udział. No, dziecko smutne ciągnęło za sobą saneczki i w którymś momencie znalazło się tutaj właśnie u podnóża Kopca Kościuszki. W tym czasie niestety był tutaj także Karol Kot. On po prostu tego dnia, jak mówił, poczuł potrzebę zaatakowania, poczuł potrzebę krwi. Niestety zobaczył Leszka. Zadał kilkanaście ciosów i dziecko niestety nie przeżyło. To było znowu coś, co wstrząsnęło Krakowem, dlatego że to było zabójstwo 11-letniego niewinnego chłopca. Do tej pory takich zabójstw w Polsce nie było. Wszyscy zastanawiali się, dlaczego to dziecko zginęło i jak okrutny musi być zabójca. Po zabójstwie Leszka i próbie zabójstwa Małgosi to był prawdziwy szał. No, ówczesna milicja robiła wszystko, żeby zatrzymać zabójcę i rzeczywiście wtedy posklejano te wszystkie informacje, które wcześniej były. Wydaje się dzisiaj z perspektywy czasu, że popełniono jednak pewnego rodzaju błędy. Niemniej to wszystko, co zrobiono później, doprowadziło do zatrzymania Karola Kota. Stało się to dokładnie 14 lipca 66 roku, kiedy przyszli po niego policjanci do domu. On akurat świętował zdanie matury i złożenie papierów do szkoły oficerskiej. Chciał bowiem uczyć się dalej.
Dla rodziców Karola Kota to był szok. Oni nie wierzyli, że ich dziecko mogło zabić. W czasie przeszukania mieszkania znaleziono aż 16 noży. To były i bagnety, i zwykłe noże kuchenne, również i nóż rozkładany, tak zwany butterfly. Rodzice mówili, że to niegroźne hobby, że przecież ich syn jest wzorowym, dobrym uczniem, że wszyscy go lubią i to niemożliwe, żeby był seryjnym zabójcą. Został zatrzymany. Rzeczywiście, zanim rozpoczął się proces, przyznał się do wszystkiego. Przyznał się do zabójstw, przyznał się do planowania zabójstw, przyznał się także do prób otrucia ludzi i do podpaleń. Jak widzimy, tych przestępstw było dużo więcej. Opowiedział o tym wszystkim. Mało tego, nie wykazywał żadnej skruchy. Opowiadał o tym z pewnego rodzaju rozluźnieniem, a nawet niektórymi fragmentami był wyraźnie podniecony, podekscytowany, prawdopodobnie tak, jakby się tym chełpił. To było szokujące, dlatego że wszyscy wkoło myśleli, że to normalny chłopak. Sprawa trafiła na wokandę. Proces rozpoczął się w maju 1967 roku. Sąd pierwszej instancji nie miał żadnych wątpliwości, skazał go na karę śmierci. Sąd drugiej instancji już stwierdził, że być może są jakieś okoliczności łagodzące. Zastosował karę dożywocia. Niemniej wtedy ówczesny prokurator generalny wniósł tak zwaną rewizję nadzwyczajną i powiedział, że tylko kara śmierci. I rzeczywiście prawie rok po rozpoczęciu procesu, dokładnie 16 maja 1968 roku, Karol Kot został powieszony. Miał wtedy zaledwie 19 lat. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli jesteście ciekawi kolejnych tego typu historii, zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Subskrybujcie nasz kanał. Czekamy na Was i po prostu zapraszamy. Trzymajcie się.